strony Mateusz, zapraszam na kolejny odcinek na Chłopski Rozum TV. Jak może słyszycie, w tym przedświątecznym czasie przeziębienie dopadło również i mnie, ale nie zrażamy się i mam nadzieję wspólnie dzisiaj upieczemy piernik świąteczny staropolski, taki prawdziwy, na który ciasto zarobiliśmy 4 tygodnie temu. W części pierwszej tego przepisu możecie znaleźć szczegóły co do składników. Wyświetli się ono tutaj gdzieś na górze filmu, ale również znajdziecie to w opisie na dole. Ale zabierzmy się już do pieczenia, później pokażę, jak zrobić krem do przełożenia takiego świątecznego, staropolskiego piernika, ale zacznijmy od wypieku. Jak widzicie, ciasto na piernik wyciągnąłem już z mojego glinianego garnka. Leżakowało sobie w nim 4 tygodnie, a dzisiaj, kilka godzin temu, wniosłem je do domu, do temperatury pokojowej, tak aby sobie tutaj doszło. Głównie jeżeli chodzi o jego elastyczność, ma tutaj znaczenie, dlatego że teraz podzielę je na połowę i uformuję z niego wałek, który wyłożę w tortownicy. Tutaj ten kształt jest dosyć niestandardowy, nie będę piekł go na blasze, tylko właśnie w takiej formie wieńca, dlatego że później po prostu lepiej się kroi, no i fajnie do tego to wygląda, także jedziemy. Ciasto mamy już podzielone na dwie części, w sumie mieliśmy ponad 2,5 kg ciasta, a więc jeden piernik ma kilo 250, jak prosta matematyka dowodzi. No i teraz jak widzicie, już jedną część, taką, która tu jest w całości, tutaj uformowałem już w taki wieniec, który teraz przełożę do formy, która jest już nasmarowana masłem i wysypana bułką tartą, tak aby dało się to później wszystko odkleić. I teraz dociskam ciasto tak, aby równomiernie wypełniło cały spód formy. I nasz pierwszy piernik ląduje w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Na 30-35 minut stan jego wypieczenia będziemy kontrolować wykałaczką. Jeżeli będzie sucha, to możemy wyciągać. Blaty mamy upieczone. Przyznam się, że trochę zaniżyłem czas pieczenia, bo oba piekły się 42 minuty, dokładnie każdy. I tak wyglądają, są już wstępnie ostudzone. Teraz będziemy je przekrawać na pół, jednego i drugiego. I jednego przełożymy powidłami, klasycznie, a drugiego pysznym mlecznym kremem. Sami zobaczcie. No i tak wyglądają nasze oba pierniki przekrojone na pół. Dzięki temu kształtowi też trochę łatwiej je przeciąć niż jedną dużą powierzchnię. No ale wróćmy do tego, czym będziemy przekładać. I tak na jeden czekałem już powidła babcine domowe, najlepsze. Natomiast na drugi zrobimy pyszny krem, ale z tym przenosimy się już na gazówkę. I tak, mam pół litra mleka, z którego odlewam pół szklanki. A resztę wlewam do garnka. Włączam maleńki ogień i do mleka dodaję 5 łyżek cukru. Zaczynam dokładnie mieszać, tak aby cały cukier się rozpuścił. Do odlanych 100-120 ml mleka, bo to jest mniej więcej pół szklanki, dodaję mąkę. I tak mamy tutaj 4 łyżeczki mąki pszennej oraz 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej, które muszę równomiernie rozprowadzić, zrobić taką zawiesinę w tym zimnym mleku. Cukier całkowicie się już rozpuścił, mleko zaczyna się gotować. I to jest ten moment, kiedy wlewamy naszą mączną zawiesinę, niekoniecznie całą naraz, może być partiami, i tworzymy swego rodzaju mleczny budyń. Cały czas dokładnie mieszamy, tak aby nic nam się tutaj nie przypaliło. Jak widzicie, całość właśnie zaczyna wrzeć, zaczyna się to gotować. Nie przerywamy mieszania i kiedy ewidentnie wszystko już jest gotujące, wyłączamy gaz i zostawiamy nasz mleczny budyń, tak to nazwijmy na tym etapie, do całkowitego wystudzenia. Nasz mleczny budyń całkowicie już wystygł, jest już taki typowy ciągnący, jak widać.
O właśnie. I teraz porcjami będziemy dodawać go do kostki masła, czyli do 200 gram masła, które trzymaliśmy wcześniej w temperaturze pokojowej, tak aby dało się z nim coś zrobić, aby było troszeczkę jednak plastyczne. No i teraz rozgniatamy je i dodajemy porcjami nasz budyniowo-kisielowy mleczny twór. Tak wygląda nasz krem w połowie dodawania naszej masy budyniowej. Już zaczyna mieć taką ładną konsystencję, no ale dodajemy dalej. Nasz krem jest gotowy, teraz włóżmy go jeszcze na chwilę do lodówki, żeby konsystencja stała się bardziej zwarta, a my zajmiemy się polewą. W małym garneczku rozpuszczamy 100 g masła. Do rozpuszczonego masła dosypujemy 9 łyżek cukru. I dokładnie mieszamy. Do tej mieszaniny dolewamy 4 łyżki wody. I mieszamy tak długo, aż cukier się nie rozpuści. Wszystko mamy rozpuszczone. Tutaj już zaczyna się nam naprawdę robić gorąco i teraz dodajemy 2 łyżki kakao. Oczywiście mieszamy dokładnie. I kiedy nie będzie już żadnych grudek, będziemy mogli wyłączyć pod nią ogień. Polewa wtedy zacznie dosyć szybko gęstnieć i będziemy mogli wylać ją na nasze pierniki. Pierwszy piernik już przełożyłem powidłami, drugi właśnie wysmarowałem naszą mleczną masą. Teraz przykryję go górną częścią i zaraz wszystko obleję polewą. Polukrowany piernik dekoruję obficie kruszonymi włoskimi orzechami, które przed chwilą przygotowałem sobie, traktując je blenderem. Nie za długo, tak aby jednak te kawałeczki były wyczuwalne. Lekko dociskam i zabieram się za drugi. No i gotowe. Nasze pierniki są udekorowane, zarówno ten z powidłami, jak i ten z mlecznym kremem. No cóż, nie pokażę wam teraz, jak je rozkrawam, jak wyglądają w środku, jak w końcu je smacznie zajadam, dlatego że teraz zapakuję moje pierniki w foliowe worki i w bezpiecznym i przede wszystkim chłodnym, to ważne, miejscu poczekają na ten wigilijny, specjalny wieczór. Dopiero wtedy zostaną na pewno szybko zjedzone. Z tego miejsca chciałem wszystkim moim widzom złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i przede wszystkim rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, które już za moment. Życzę wam też tak udanych wypieków, do których mam nadzieję zdołałem was dzisiaj przekonać. No i cóż, spróbujcie tego sami, tak na chłopski rozum.